robimy gniazdo. No. Na kogo? Na ptaku. Na ptaku. Ptaku. W ziemi. Będą tutaj składać gniazda. Jajka. Jajka. To jest nasze trochę takie wyjście, żeby zapobiec temu deficytowi natury, który taki jest teraz powszechny u dzieci. Staramy się im zapewnić przestrzeń do tego, aby mogły się prawidłowo rozwijać w środowisku dla nich bardzo naturalnym i oczywistym. Przywracamy im takie dzieciństwo dzikie. Można na przykład zobaczyć po krajach skandynawskich, gdzie to jest jakby bardziej rozwinięte. U nas to się jakby dopiero zaczyna, takie zajęcia edukacyjne na łonie przyrody dla dzieci. No ale jest to fajna forma poznawania jakby świata, tak? Przez dzieci już od najmłodszych lat. Z drugiej strony to też jest taka forma hartowania, tak? Że to dziecko wychodzi na ten do lasu, gdzieś świeży powietrze i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Fajnie, dobrze się tu bawię, spędzamy tu fajny czas. Budujemy gniazdo z mchu, z patyków, z kory, z ziemi, z liści. Ale znosi te jajka i podrzuca je innym ptakom. Wiecie, jak wygląda kukułka? Tak trochę przypomina szarą gołębia. Coraz więcej się pojawia takich elementów w przedszkolach i w szkołach. Mam nadzieję, że idziemy w tym kierunku, aby wyjść poza schemat takiego nauczania i bycia w budynku, ponieważ wszystkie elementy edukacyjne, nawet cała realizacja podstawy programowej może się odbywać na zewnątrz.